Rest in peace! Cześć, z tej strony Patryczek i witam Was w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek jest odcinek nowości w grze Critical Ops. No i dzisiaj powiem Wam o paru spekulacjach oraz o paru rzeczach. Tak myślę, takie moje przemyślenia. Otóż Critical Force oczywiście na swojej stronie głównej podaje, co będzie w następnych update'ach. No i pamiętacie oczywiście o takim pewnym szczególe, o takiej pewnej rzeczy, czyli o broni nowej Chris Vector. No i ostatnio słyszałem plotki, że podobno ta broń ma być w tym bądź następnym tygodniu na becie, bądź coś w tym stylu. No i chciałem te plotki mniej więcej tak jakby rozwiać. Otóż Critical Ops, Critical Force pisze wszystko, co się dzieje i mamy update'y, mamy ten update ogólnie na stronie ich oficjalnej, mamy update'y, wykaz update'ów, mamy ten, co jest teraz i mamy Critical Pass Season 2, Winterfest i 12 emblematów oraz mamy przewidziane dwa następne update'y, jakie będą. Mamy styczeń, w którym będzie więcej emblematów oraz nowa mapa Team Deathmatch i mamy luty, w którym mamy przewidziany Critical Pass sezon trzeci. I teraz tak, w styczniu mamy więcej emblematów. Ciekawe, jak to będzie działało. Czy oni dodadzą po prostu emblematy do skrzynek i będzie to po prostu taki, powiedzmy, ten 1% szansa trafienia, no nie? Jak z kosą macie ze skrzynek. Czy po prostu dodadzą nową skrzynkę i będzie to skrzynka tylko z emblematami. No i też ciekawe, ile tych emblematów dodadzą, no nie? Czy będzie to 5 emblematów, czy będzie to 25? Who knows? Ale mam nadzieję, że te emblematy będą fajne, bo z tych świątecznych podobają mi się tak naprawdę tylko 2-3. Reszta to jest taka se. No i dodatkowo mamy New Team Deathmatch Map. I teraz tutaj chciałem troszeczkę się podzielić moimi przemyśleniami na ten temat. Otóż, no nic nie wiemy jeszcze, jak ta mapa Team Deathmatch będzie wyglądała i tak dalej, i tak dalej. Więc zbytnio jakoś, no, takich potwierdzonych informacji to my nie mamy. Natomiast pamiętajmy o tym, że mapy Team Deathmatch, czyli Brewery oraz Division, to są te dwie mapy. Mapa, ja pierdykam, nie to co trzeba zrobiłem. Mapa Brewery weszła wcześniej, później powstała mapa Raid. Mapa Division weszła później, została zrobiona mniej więcej na podstawie bądź korzystając z asetów mapy Berau. Mapa Raid została stworzona właśnie na podstawie asetów mapy Brewery. Teraz tak, pytanie za 100 punktów. Czy mapa ta deathmatchowa będzie to mapa stworzona z asetów podobnych do jakiejś mapy, którą już mamy? I na pewno nie będzie to Raid ani Berau. Zostaje nam Canals, Grandit, Plaza i w sumie to chyba tyle z tego, co mi się zdaje. No i teraz tak, no ciekawe jak to będzie wyglądało. No nie, czy na przykład zrobią... Ja na przykład, takie jest moja spekulacja, że z Canalsów raczej mapy Team Deathmatch nie zrobił jakiś taki na podstawie asetów kanałowych tej mapy Canals. Ale bardzo duży potencjał mają asety na mapie Grandet. Pamiętajmy o tym, że mamy na Grandet wielki samolot, który jest za barierką. Jakby oni zrobili mapę Deathmatch, na której mamy, powiedzmy, jakieś hangary i na samym środku hangarów jest taki wielki samolot, po którym można skakać, po którym można się kampić, różne inne rzeczy robić, to taki pomysł myślę, żeby przeszedł i myślę, że nawet by jakoś to dość ładnie wyglądało. Także moim strzałem, takim czystym strzałem, jeżeli ta mapa będzie mapą stworzoną na podstawie jakiejś mapy, którą już mamy, to będzie to według mnie Grandit. Ponieważ Canalsów raczej nie zmienił, a na plazie, no nie, trudno mi to sobie wyobrazić. Może jakieś stragany by zrobili same taką mapę deathmatch, ale też jakoś mi to nie pasuje. A ten Grandit jakoś tak, też tak mam taki pomysł w głowie, że mogłoby to
jakoś wyglądać i wypalić i taktycznie to jakoś być nawet. Także zobaczymy. No i teraz tak, kolejne pytanie to, jeżeli powstałaby kompletnie nowa mapa, to czy, no na pewno nie w lutym, bo w lutym już mamy ustalone, że tylko będzie nowy pas, tak, Critical Pass, ale w marcu, czy w marcu wpuściliby nową mapę z podobnych asetów, co by była ta mapa Team Deathmatch. Bo Brewery powstało Division i Riot. Ciekawe, czy właśnie po takim dłuższym czasie, bo Riot powstawało dość długo po wrzuceniu Brewery, czy właśnie powstałaby jakaś nowa mapka, taka na Casual i Ranked Defuse. No i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Także takie są moje spekulacje na temat tych map. No i ciekawi mi bardzo, jaka ta mapa będzie. I to ma być w styczniu. Pamiętajmy, że już mamy 10 stycznia. Także no, czas leci, Critical Force. Zostało wam tylko te 21 dni. Więc kto wie. No i kiedy to wpadnie, no nie? Na pewno pierwsza będzie beta, tak zawsze jest. Także jeżeli będzie beta, to od razu wpadnie odcinek. No i co? Tyle jeżeli chodzi o mapy. A jeżeli chodzi o Wektora, no to jakoś tak są dwie opcje. Albo Critical Force zrobił tajemnicę i wrzucił Wektora bez żadnego informowania ludzi, że zrobił betę, wrzucił Wektora, ale w wykazie ogólnych update'ów, które są już wprowadzone, no nie będzie napisane o Wektorze. Wtedy on mógłby się pojawić nawet i w tym miesiącu, bądź w następnym. Ale my byśmy o tym nie wiedzieli z ich oficjalnej strony, co mi nie pasuje, bo jakoś o TRG wspominali długo, długo przed. Także jeżeli patrząc na cały tak jakby obszar, okres Critical Opsa, to myślę, że Wektor wejdzie dopiero marzec, kwiecień, maj. Taki mam spekulacje, no bo styczeń, luty już są za ładowane już tym, co oni chcą wrzucić. Emblematy, nowa mapa Team Deathmatch oraz Critical Pass sezon 3. No i ciekawe, co w nim będzie, to też jest kolejna rzecz, ale to już na luty. Także tyle z nowości, tyle z moich spekulacji, tyle z tego, co, żeby tak rozwiać niektóre rzeczy, bo tam niektóre rzeczy były plotki, że będzie jakaś beta w tym bądź następnym tygodniu właśnie z tym Wektorem. No, ja bym tak się nie ekscytował. Także dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się i na razie. Hej!